Wiecie co, gdy ja czytam takie komentarze jak od tego typa tutaj, to zastanawiam się nad jedną rzeczą. Co ci ludzie mają w głowie? Na przykład, co on sobie myślał w trakcie pisania tego komentarza? On sobie naprawdę myślał, że jak tutaj przyczepi się do mnie z tego powodu, że oglądam Wings i Loyrock, to on myślał, że niby co osiągnie? Że mnie w ten sposób wyśmieje? I on myśli, że to niby jest takie dojrzałe? Próba wyśmiania kogoś, bo ogląda bajkę, którą ta osoba uważa za bajkę dla małych dziewczynek? Ja się w ogóle mogę założyć, że ci ludzie, którzy tak pierdolą o tym, że Wings i Loro to są bajeczki dla małych dziewczynek, oni nigdy nawet tych bajek nie oglądali. Nigdy, absolutnie nigdy. Bo to jest banda ignorantów. I to jest właśnie różnica między mną a nimi. Ja się faktycznie zapoznaję z grami, które później krytykuję. A nie jak oni. Oni to myślą, że jak napiszą komuś, że jest dziecinna albo dziecinny, bo ogląda jakąś bajkę, no to oni myślą, że są wielce mądrzy i wielce dojrzali. I tutaj proszę bardzo, mamy przykład tego. Kto to jest? To jest jeden z fanów GTA i Red Dead Redemption. No proszę, kto by się spodziewał, że zaraz za fanami Lavi Strands fani GTA oraz fani Red Dead Redemption mogą być najbardziej toksycznym środowiskiem fanów z gier, jak to może istnieć? Tak, najbardziej toksycznym. Bo jeśli wy wbijacie na czyjś kanał tylko po to, żeby się posmiać, że to jesteś dziecko, bo Wings oglądasz, bo Lurk oglądasz, to jak najbardziej uznaję was za toksyczne osoby, ale również za osoby dziecinne, które myślą, że są wielce dojrzałe, a prawda jest taka, że jesteście bandą idiotów. Bo tylko skończony idiota będzie tutaj się czepiał tego, że ktoś ogląda Lurk albo Wings i będzie się z tego wyśmiewał. Ale dobra, jaki on ma problem? A mianowicie ma taki problem, że kiedyś pod filmem takiego jednego typa o nazwie właśnie Averroes, jakoś tak, ja wtedy bardzo krytykowałem pod tym filmem damskie postacie z GTA. No bo to wtedy był film o GTA i ja bardzo wtedy krytykowałem damskie postacie. Twierdziłem, że są to beznadziejne i nudne postacie. I cóż, jak ktoś jest ogarnięty i ruszy tym łbem, to zdaję sobie sprawę z tego, że te postacie damskie z GTA oraz z Red Dead Redemption są beznadziejne. Ale proszę bardzo, ten koleś najwyraźniej nie mógł się z tym pogodzić i dlatego wbił mi tutaj pod kanał, żeby po pierwsze zapytać się mnie, co, aby na pewno to jestem ja, bo być może nie kojarzę faktów. I po drugie, trochę się posmiać z tego, że ale ty nie jesteś już za stara, żeby oglądać Wings albo Loyrock? Kurwa macie. Seza? Mnie takie komentarze załamują. To nawet nie chodzi o to, że mnie ten komentarz denerwuje. Mnie ten komentarz nie denerwuje. Mnie ten komentarz załamuje. Bo gdy ja czytam takie komentarze, to zdaję sobie sprawę z tego, jak ludzkość jest spierdolona. Naprawdę. Nie wiem, co on chciał osiągnąć, psychotest tutaj pod mój kanał i pisząc ten komentarz, ale koleś żyje w przekonaniu, że jest taki wielce dojrzały, bo gra w te najbardziej dojrzałe gry jak GTA, jak Red Dead Redemption. I on się kieruje taką logiką, że każdy, kto na przykład o broń Borealisie uważa, że jakaś bajka jak Wings ma lepsze postacie damskie niż GTA, no to z automatu ta osoba jest dzieckiem, ta osoba jest głupia, ta osoba jest dziecinna. Powiem tak, odpisałem mu, tutaj napisałem komentarz i daję mu szansę na to, żeby się zreflektował i żeby coś do niego dotarło. Jeśli jednak dalej będzie do mnie kozakował, to koniec zostaje bana, bo naprawdę, ja nie chcę się użerać z takimi ludźmi. Nie będę banować ludzi za to, że mnie krytykują, ale w momencie, gdy jakaś osoba przychodzi tutaj tylko po to, żeby się posmiać, bo o, broń Borealisie, jak ja śmieję oglądać Loruk albo Wings, no to taka osoba aż się sama prosi o bana, bo naprawdę, dla mnie taka osoba, komentarz takiej osoby jest śmietnikiem. Jest śmieciem, który ja bym chciała sprzątnąć z mojego kanału. Rozumiecie chyba, co mam na myśli, prawda? No mam nadzieję, że to rozumiecie.
Bądź co bądź, niech te osoby najpierw obejrzą te dwie bajki, zanim zaczną pierdolić te swoje bzdury, że no to jest dziecinne i to też jest dziecinne. Tak, bo z tego powodu, że ja wolę klimat fantazy, to z automatu jestem bardziej dziecinna, jestem bardziej głupia, bo wolę klimat fantazy. I powiem tak szczerze, jak już mowa o GTA albo o Red Deadzie, to ja wam szczerze powiem, że mi nigdy absolutnie fabuła w GTA się nie podobała do tego stopnia, żebym stwierdziła, że o, to jest dobra historia. Absolutnie nie ma żadnej takiej fabuły w GTA, która by mi się do tego stopnia spodobała, żebym naprawdę stwierdziła, że się w tą fabułę wciągnęłam i że naprawdę mi się ta fabuła podoba. Nie ma ani jednej takiej fabuły, ani jednej zaś GTA. Te fabuły z GTA z reguły były takie okej, okay, były okej okay te fabuły, ale nic poza tym. Nigdy, szczerze mówiąc, jakoś bardzo mi się fabuła w GTA nie podobała. Z żadnym GTA. I to się tyczy zarówno GTA San Andreas, jak i GTA Vice City, jak i tym bardziej GTA 4. Tam mi się historia nigdy za bardzo nie podobała. Dla mnie największą zaletą GTA był zawsze gameplay. To była największa zaleta GTA. Gameplay i męskie postacie, które mogę powiedzieć, że akurat mają charyzmę. Niestety tego samego nie da się powiedzieć o damskich postaciach z GTA właśnie. Więc to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, z Red Deadem jest to samo. Red Dead wcale nie jest taką dojrzałą grą, za jaką uważają ją ludzie. Bo szczerze, gdyby ta gra faktycznie była taka dojrzała, to między innymi daliby twórcy dobrą i mądrą lekcję, że zamiast na siłę ratować jakiś związek, który nie ma sensu przeżycia, czasami należy odpuścić. I tutaj w tym momencie nawiązuje do Johna i Abigail. Wiadomo, że oczywiście fabuła musiała zostać poprowadzona w taki sposób, żeby oni byli razem dalej. Ale powiedzmy to sobie szczerze, ich związek jest upadły. Oni są ze sobą na siłę w związku. Ich relacja jest sztuczna, toksyczna i głupia. A jak ktoś serio uważa, że dla niego szczytem albo dla niej szczytem szczęścia jest związek z żoną, która jedyne co potrafi, to dyktować wam, jak powinniście żyć, i również jedyne co potrafi, to wyzywać was bez przerwy, mimo tego, że ona mieszka w domu, który wy zbudowaliście dla niej, to naprawdę współczuję wam, że macie takie podejście do życia. Bo z takim podejściem do życia nigdy nie będziecie naprawdę szczęśliwi. Rodzina jest ważna, ale w momencie, gdy rodzina oczekuje od was tego, żebyście robili to i stramto i żebyście robili wszystko, co nie jest zgodne z wami, tylko po to, żeby ich zadowolić, to nie warto się o taką rodzinę starać. Powiem szczerze, jak będzie odpowiedni moment, to w końcu odważę się powiedzieć mojemu bratu, że czujesz kobietą. I szczerze, ja mam po prostu nadzieję, że on nie będzie mi próbował z tego powodu zrobić ksywdy. Ale gdyby na przykład się ode mnie odwrócił i gdyby stwierdził, że nie chce już się ze mną zadawać, że nie chce już mieć nic ze mną wspólnego, to szczerze, zaakceptowałabym to. Bo jeśli tak by faktycznie było, to dlaczego mam się przejmować kimś takim? Znaczy na pewno by mnie to trochę zabolało ostatecznie, ale dlaczego miałabym walczyć o względy osoby, nawet jeśli to jest mój brat? I właśnie jak oni mowa, to do mnie dzwoni. Dobra, muszę na chwilę obserwować moją przemowę, bo akurat teraz zadzwoni do mnie brat, że ma jakiś dla mnie dokument, który muszę podpisać. Tak jak oni mówię, to teraz właśnie się do mnie odezwał. Dlatego ja w tym momencie robię cięcie. Na szczęście on tam tego przyjdzie, żebym podpisała taki dokument i zaraz sobie pójdzie, więc będziemy mogli kontynuować to nagranie. Zaraz do was wracam. Dobra, jedno z powrotem. Dla was to była sekundka, bo zrobiłem cięcie. No, dla mnie to było parę minut. Ale już jest nas powrotem. I wracając do tego, co mówiła. Tacy ludzie myślą, że GTA albo Red Dead to są wielce dojrzałe historie, wielce dojrzałe uniwersa i myślą, że mogą sobie wyśmiewać a to Wings, a to Loyrock i myślą, że to czyni ich mądrymi osobami. Tyle, że to wcale was nie czyni mądrymi osobami, to was czyni debilami. Tak, jesteście debilami. Bo naprawdę, to, że ktoś może nie lubić Atowins albo Loyrock, to mogę zrozumieć, bo każdy z nas ma swoją opinię. Ale w momencie,
Gdy jakiś typ przychodzi do mnie tutaj i zaczyna wyśmiewać się z tego, co ja lubię, i również nie przedstawia on żadnych argumentów. Jest on właściwie zakompleksiony. No i to też tego nie da określić. On jest zakompleksiony, bo nie może pogodzić się z tym, co ja powiedziałam na temat damskich postaci z GTA. I różnica między nami jest taka, że ja tam tylko i wyłącznie wyraziłam swoją opinię. Stwierdziłam, że postacie damskie z GTA albo z Red Deada również są beznadziejne. Tak stwierdziłam, to ci ludzie nie są w stanie pogodzić się z tym, że mam taką, a nie inną opinię. Ja tylko wyraziłam swoją opinię. On natomiast przyszedł tutaj i zaczął się wyśmiewać z tego, że oglądam Wings i Loyrock. I to jest żałosne. To niby ja jestem dziecinna, bo oglądam te bajki. A to bardzo ciekawe, bo to ty zachowujesz się jak dziecko w tym momencie. Wiem, że on tego nie zrozumie, ale I don't give a fuck about that, naprawdę. To jest przesłanie do tych ludzi, żeby do was dotarło, że to wy zachowujecie się jak dziecko w tym momencie, jeśli spierdalacie się o to, że ktoś ogląda Wings między innymi. Się odezwał fan Naruciaka. Wiadomo, że to nie jest fan Naruciaka, tylko sobie teraz starty robi, bo fani Naruciaka bardzo często się psypierdalali do tego, że ktoś Wings ogląda. To akurat widziałem niejednokrotnie pod filmami Naruciaka. I to jest całoste, naprawdę, ja nie wiem, co ci ludzie mają w głowie. Oczywiście, Wings są głupie, dziecinne, ale Life is Strange, nie, Life is Strange to jest już super gra, to jest cała gra w chuj, no, tak, w chuj to jest cała gra, która chce nienawidzić wobec dziewczyn, które są dziewczęce, która jest patologią, tak, ta gra jest patologią. Tak, teraz wspomniałam o Life is Strange, bo kto wie, może on akurat lubi Life is Strange. W sumie bym się nawet nie zdziwiła, gdyby się okazało, że on to jest Life is Strange lubi. Istota. Przychodzi mi na myśl tylko jedno wytłumaczenie tego, dlaczego oni aż tak, ci ludzie, jak ten tutaj, dlaczego oni aż tak mają, dlaczego oni aż taki mają problem z Wings do tego stopnia, między innymi, że wyśmiewają się z ludzi, którzy je oglądają, którzy je lubią. I moje wytłumaczenie tego, ktoś powiedziałby, że może jest przesadzone, że to nie o to może chodzić, ale ja nasunąłem sobie taki wniosek, że ten koleś jest po prostu seksistą. I takimi samymi seksistami są ludzie, którzy wyśmiewają się z tego, że o, ktoś sobie lubi Sokrota albo Loyrock. A wiecie dlaczego? Bo Wings oraz Loyrock są dziewczęce. Przedstawiają dziewczęce tematy. Poruszają problemy dziewczyn. Dlatego oni mają problem z tymi bajkami. I z ludźmi, którzy je oglądają. Bo to są tacy wyzwani seksiści. Którzy myślą, że tylko męskie GTA i tylko męski Red Dead jest zajebisty i najlepszy. A jak ktoś ogląda coś albo gra w coś... A chwila, nie ma dziewczyn, takich jak sprawdzam. Jak ktoś ogląda coś, co jest bardziej dziewczęce, no to z automatu taka osoba jest głupia i dziecinna. Bo naprawdę nie widzę innego wytłumaczenia. Wings to dziewczęce, biorąc pod uwagę to, że są tam poruszane dziewczęce tematy w tej bajce, one się zmalują, przebierają się, chodzą na bale. To jest spoko, ale dla takiego seksisty to nie jest spoko i dlatego będzie kuźwa atakował każdego, kto lubi takie tematy właśnie, kto lubi dziewczęcość. No tak skoro to ja bardzo lubię dziewczęcość. Sama ma za ten, żeby być dziewczyną. I wiecie, ja chciałbym mieć naprawdę fajną przyjaciółkę, na której mogłaby polegać. Przyjaciółkę, która właśnie jest taka, między innymi, powiedzmy, jak Bloom. Bloom naprawdę jest dobrym przyjaciółką, jest dobrym przedstawieniem tego, jaka powinna być przyjaciółka. Ja bym taką przyjaciółkę jak Bloom chciała mieć. Sorry, że podaję znowu w przykładzie podać z bajki, ale niestety nie poznałam jeszcze tak fajnej dziewczyny, która byłaby tak dobrą przyjaciółką. Więc muszę podać przykład z bajki, no ale po prostu chodzi o to, że chciałbym mieć przyjaciółkę, która ma charakter jak Bloom właśnie. I chciałbym mieć przyjaciółkę jakoś. Nie przyjaciela, tylko przyjaciółkę właśnie. Bo powiem tak szczerze. Dopóki ja jestem w skórze faceta, dopóki ja jestem w męskiej skórze, to ja niestety, jeśli bym nawet sobie chciała poszukać kogoś, z kim mogłabym porozmawiać, to w obecnej mojej skórze i w obecnej mojej sytuacji ja jestem skazana na to, że
W najczęstszych przypadkach spotkam właśnie takiego palanta jak ten tutaj typ. Palanta, który będzie kierował się tokiem rozumowania, że dziewczyny to są głupie i durne. Bo niestety to jest przykre, to że faceci właśnie taki tok rozumowania mają. Nie wszyscy oczywiście. Nie chcę teraz zabrzmieć jak feministka. Ale niestety większość ma taki tok rozumowania. I ten koleś ewidentnie się do takich ludzi zalica. Ja się mogę założyć, że ten typ to jest koleś, który jedyne co robi, to przez całe swoje życie gra w GTA i w Red Deada. I on myśli, że jest taki dojrzały, taki dorosły, bo gra w takie gry. Ale to jest palant tak naprawdę i seksista zarazem. Ja się nawet mogę założyć, że on chyba jest tam nawet niespełnoletni, tam może mieć 16 lat co najwyżej ten typ. A myślę, że jest taki dojrzały i taki poważny. Taki dorosły, bo gra w takie gry jak GTA między innymi, albo Red Dead Redemption. Powiem tak. On będzie używał tych gier jako argumentu, żeby uzasadnić, że jest dojrzały. Ale to zachowanie tutaj wskazuje na to, że on jest zwykłym debilem. I jak się okazuje, seksistą również. Tak, ja to uznaję za seksizm. Bo skoro wy się tak bardzo spierdalacie do jakiejś bajki, która jest dziewczęca, to ja to uznaję za seksizm. Wy po prostu macie problem z tym, że ktoś lubi dziewczęce rzeczy. Przykre jest to, że do dziewczyn również się spierdalacie z tego powodu. Ja się potem wcale aż nie dziwię, że jest tak wściekła na chłopczycę między innymi. I zaraz tak nie lubi męskich rzeczy. No to najwyraźniej też sporo osób mówiło, że jest dziecinna, bo lubi rzeczy, które są dziewczęce, że ma lubić męskie rzeczy, bo tylko wtedy będzie dorosła. No to nic dziwnego, że teraz nienawidzi męskich rzeczy i że ogólnie chłopców nie lubi. No i naprawdę stwierdzam, że jeśli tylko niepotrzebnie marnuje czas na wchodzenie pod filmy Lakardoma i Norciaka, tak rozumiem, dlaczego ona nie lubi tych ludzi. I domyślam się, że fanów GTA ona razy też nie lubi i się wcale nie dziwię, bo fani GTA to jest naprawdę toksyczne środowisko i tutaj macie dowód tego. Naprawdę, weźcie wy pomyślcie dwa razy, zanim coś napisacie. Bo nazywanie kogoś dziecinną, głupią na podstawie tego, jaką bajkę ogląda na przykład, to jest po prostu zaostne. I jeszcze gdyby faktycznie Wings albo Lorok były toksyczne, to byśmy wtedy jeszcze mogli głębiej podyskutować na ten temat, że okej, no to faktycznie może nie powinno się takich rzeczy oglądać. Ale nie w momencie, gdy to są w miarę dobre bajki. Lorok jest w miarę dobre, Wings naprawdę jest jedną z lepszych bajek. I Lorek spokojnie mogłoby być lepsze, gdyby tylko twórcy wykorzystali potencjał tej bajki. Co innego Wings, a co innego Love is Strange? Jak ktoś mi chce zarzucić w komentarzach, że ja sama jestem opryskliwa wobec ludzi, którzy są fanami Love is Strange, to ja tylko pozwolę wam wspomnieć, że Love is Strange to jest patologiczna gra, która sezy nienawiść wobec dziewczęcych dziewczyn. Wings w żadnym stopniu nie jest patologiczna, nie sezy nienawidzi wobec chłopcy, jak to robi Love is Strange. A to dla mnie stres jest nienawidzić wobec dziewczyn, ale teraz podałam komputer w przykładzie, żeby nie było czegoś takiego, że na przykład Wings pod tym względem jest przeciwieństwo Love is Strange, ale nie jest. Wings nie sezy nienawidzi wobec chłopcy, jak Love is Strange sezy nienawidzi wobec dziewczyn, które są dziewczęce. Wobec nastolatek, które lubią dziewczęce, które się lubią dziewczęce ubierać. To tak raz sezy nienawidzi wobec takich dziewczyn. Bo każda dziewczyna, każda postać damska, każda nastolatka w Love is Strange, która się ubiera jakkolwiek dziewczęco, jest tam przedstawiona jako postać negatywna. A dlaczego tak jest? Bo ta gra to patologia, która po pierwsze sedze stereotypy, po drugie sedze nienawiść wobec poszczególnej grupy nastolatek. Gdy Wings z kolei tego nie robi. Wings można parę rzeczy zarzucić, to prawda. Ale na pewno nie można Wings kiedykolwiek było zarzucić tego, że są toksyczne. Pomijając Wings od Netflixa, ale to jest akurat zupełnie inny temat. Love is Strange jest patologiczną grą. Nagrywałem już film na temat Love is Strange, możecie obejrzeć, jeśli chcecie się bardziej zapoznać z tym tematem, ale
Naprawdę, jak ktoś jest zdania, że UX są głupie i dziecinne, a na przykład ta sama osoba lubi Life is Strange, to taka osoba jest dla mnie po pierwsze zwykłym hipokrytą, po drugie taka osoba jest dla mnie seksistą i taka osoba jest dla mnie toksyczna. Jest kolejna kwestia do poruszenia. Ktoś być może będzie chciał mi zarzucić, że uważam Life is Strange za toksyczną i patologiczną grę, a nie widzę na przykład problemu pod tym względem z GTA i z Red Deadem. No bo jakby nie patrzeć, w GTA i w Red Deadzie gramy złymi osobami, tylko tu jest jednak zupełnie inny kontekst. Tak, my w Red Deadzie oraz w GTA gramy złymi osobami, ale, podkreślam, ale GTA albo Red Dead nie próbuje nam wmówić, że te osoby są skazitelnie dobre. Fakt faktem. Próbują te gry zrobić z tych postaci takie trochę bardziej szare postaci, ale w dalszym ciągu mamy tą świadomość, że gramy tym złym. Tak, mamy tą świadomość, a nie jak w Life is Strange, gdzie twórcy chcieli wmówić ludziom, że Max, która jest złą osobą, jest pozytywną i dobrą postacią. I również GTA trzeba też trochę brać z dystansem do siebie, ponieważ jakby nie patrzeć, jest to gra gangsterska, której też nie powinniśmy do końca brać do siebie. No ale to właśnie, teraz ktoś mnie pewnie zapyta, no dobrze, stara jak się, to skoro nie powinniśmy brać GTA do siebie, to dlaczego ty aż tak przejęłaś się tym, że Rockstar w GTA chce znienawidzić wobec dziewczęcych dziewczyn, bo to co tu wspominałaś. Dobrze, powiem wam dlaczego. Dlatego, ponieważ fani GTA sami biorą GTA do siebie, sami podchodzą poważnie do GTA. I próbują, tak jakby, myślę, próbują trochę postawić GTA w lepszym świetle, że to jest bardziej poważna seria gier, którą powinniśmy brać bardziej do siebie, ale to jest gówno prawda. Tyle, że właśnie, stwierdziłam, że skoro oni kierują się takim tokiem myślenia, no to ja też w takim razie zacznę używać argumentu świadczącego o tym, że Rockstar ma jakiś problem z dziewczynami, z kobietami, które się ubierają dziewczęco, biorąc pod uwagę to, że każdą taką kobietę w GTA przedstawili negatywnie. A nawet jak ktoś chciałby mi podać przykład Louise, to po pierwsze Louise jest patologiczną matką, po drugie Louise jest ćpunką, po trzecie Louise nie jest pozytywną postacią. To, że tutaj ogólnie Rockstar w GTA Vice City Stories chcieli nam wmówić, że rzekomo powinno nam zależeć na Louise, to wcale nie świadczy o tym, że ona jest postacią pozytywną. Tym bardziej, że jednak o wiele bardziej Rockstar próbowali wybielić Kaylee z Louise w GTA 4. A Kaylee jest kobcycą. Więc o czym my tutaj właściwie mówimy w tym momencie? No co wydaje? Wydam naprawdę zajdzie w przekonaniu, że GTA to jest takie dojrzałe i takie ogólnie poważne. No to chyba najwyższa pora, żebyście zrozumieli, że wcale tak nie jest. Ja nigdy jakoś bardzo się nie przejmowałem fabułą w GTA. Może dlatego, bo nigdy nie była w stanie zrobić na mnie aż tak dobrego wrażenia. I szczerze? Z tego powodu pewnie też niektórzy stwierdzą, że jestem gdzieś inna. Ale mogę stwierdzić, że nawet fabuła w Wings mi się bardziej podoba niż fabuła w GTA. Tak, fabuła w Wings mi się bardziej podoba. I co mi zrobicie? Będziecie mnie też tutaj wyzywać od dziecinnych? Będziecie mi mówić, że jestem dziecinna, że jestem głupia, bo się mi twierdzi, że Wings ma lepszą fabułę od GTA? Ojejciu. Może wy się nauczcie akceptować to, że ktoś może mieć inną opinię od was. I tak długo, dopóki moja opinia nie jest toksyczna, to mam do niej prawo. To będzie na tyle. Bywajcie.